Witam Was na moim kanale, Marcin z tej strony, jesteście ze mną w Szkocji. Dzisiaj taki szybki odcinek, mam nadzieję szybki, krótki się mówi. Krótki odcinek o cenach w Wielkiej Brytanii, w Lidlu, na podstawie Lidla, no bo Lidl to jest jeden z takich najtańszych supermarketów, podobnie jak w Polsce, więc po prostu na podstawie Lidla podam Wam, jakie są ceny na dzień 31 października 2023 roku. Jeśli ktoś chciałby taką porównywarkę, jakie były ceny jeszcze 2 lata temu, a jakie są teraz, bo robiłem taki film z jakieś 2 lata temu, jakie są ceny w Wielkiej Brytanii w Lidlu, to podepnę ten film, to będziecie sobie mogli porównać, jak te ceny wzrosły, bo już Wam mówię, że wzrosły. Jeśli by mi się nie udało podpiąć czy coś, to w playliście znajdziecie sobie ten film, ale postaram się podpiąć. I już przenosimy się do Lidla. Idziemy tutaj do tego wspaniałego supermarketu, gdzie większość ludzi robi zakupy, czyli ja też. Takie tam podstawowe produkty, nie będę, że tak powiem całego sklepu filmować. Słuchajcie, banany 88 pensów, jest 7 bananów w środku, one ważą około kilograma, ale zobaczmy, ile jest za kilogram. Tutaj macie luzem banany za kilogram 99 pensów, ale to są te lepszej jakości. Lecimy dalej. Cytryny mamy za 55 pensów. Tutaj mamy 4 cytryny w środku. Tutaj mamy jakieś mandarynki. Funt 29, jest ich kilogram. Lecimy dalej. Ziemniaki teraz, bo to jest to, co interesuje każdego Polaka, w tym mnie. Słodkie ziemniaki za kilogram, funt 0,9. Zwykłe ziemniaki, tu jest 4 w środku, funt 39, to są tak zwane baking potato, czyli do pieczenia. Funt 39 za 4 ziemniaki, za 4 baking potato. Nie widzę tutaj wagi, ale ich jest tu około kilograma, drogo, bo one są drogie. Natomiast tutaj są luzem ziemniaki i za jednego chcą 69 pensów, to też jest jakiś lepszy gatunek. A teraz zobaczymy jakieś, że tak powiem, tańsze ziemniaki, co nie? Słuchajcie, tu są jakieś tańsze ziemniaki i za kilogram 95 pensów. Teraz coś, co interesuje przeciętnego zjadacza chleba i nie tylko. Chleb na zakwasie, funt 99. Ten chleb tutaj waży, moi drodzy, 600 gramów. Jakiś tańszy chleb tutaj jest za 99 pensów. On waży 400 gramów, ale tak się mniej więcej kształtuje. Bułka taka zwykła, mała, 25 pensów. Bagietka taka mała, gdzieś 20 cm, 35 pensów. Tutaj mamy śliweczki, mamy takie opakowanie, funt 19, ich jest tutaj 500 gramów. Te duże śliwki takie, w Polsce też je jadałem. Tu mamy pomelo bodajże, o ile się nie mylę, honeydew melon, to chyba pomelo, tak? Funt 79 za sztukę, z Brazylii, jabłuszka, o właśnie, jabłuszka, przecież jabłuszka to Polska z tego słynie, co nie? Słuchajcie, jabłuszka, 6 jabłuszek w środku, funt 29, ale to są takie niezasmaczne, natomiast takie smaczniejsze jabłka, gala, ja w Polsce je też często jadałem. Moi drodzy, one kosztują 65 pensów dzisiaj, bo normalnie funt 39, tylko mamy dzisiaj promocję. Czyli normalnie funt 39 za 6 jabłek gala, ich tutaj jest niecały kilogram. No, to takie ceny. Mięsiwo, to co każdy Polak lubi, no prawie każdy. Pierś z kurczaka, 3,49 i tutaj mamy 375 gramów. Okej, jedziemy dalej. Tu mamy teraz pierś z indyka, takiej gorszej jakości. 5,99. I tu mamy niewiele ponad kilogram. Powiedzmy kilogram za 5,99. Ale to jest takiej gorszej jakości pierś. Szukam, czy jest tutaj lepszej. Ale widzę, że jest wykupiona. A nie, no tutaj jest. Free range, czyli z wolnego wybiegu kurczak. 4,65. Nie wiem, 325 gramów. Jak sami widzicie, za kilogram byłoby 14 funtów, czyli 14 funtów dobrej jakości pierś z kurczaka kosztuje w Lidlu w Wielkiej Brytanii. Cały kurczak
3,79, ale to jest takiej kiepskiej jakości kurczak. Słuchajcie, ser cheddar, z tego, z czego słynie Wielka Brytania, 350 gramów, 2,89. Takie serki do smarowania, 95 pensów, 200 gramów. Oczywiście, jak komuś skrzypią kości, no to się trzeba naoliwić. No ja się naoliwiam często. I olej, moi drodzy, vegetable, roślinny, olej roślinny, no warzywny, roślinny, sami rozumiecie. Kosztuje 1,85 funta za 1 litr. Oliwa z oliwek, no to już jest droższa impreza. Tutaj mamy jakąś oliwę z oliwek. 1 litr za 4,99, ale to jest droga impreza wszędzie. Makaron spaghetti, 1,59 funta, ale to jest z tej lepszej jakości makaron, natomiast tej gorszej jakości kosztuje 75 pensów. Teraz sobie zobaczmy tutaj penne. Penne takie lidlowskie, nie to żebym coś do Lidla miał, ale 41 pensów, a lepszej jakości penne, moi drodzy, 1,39 funta. Znaczy to już nie jest penne, to już jest fusilli. Lepszej jakości penne 75 pensów. Pomidorki 1,79 funta za kilogram, ale to są beznadziejne. Nie kupiłbym je nawet, nie wiem, zwierzęciu. Nie mam nic do zwierząt oczywiście. Natomiast lepszej jakości pomidorki, tutaj macie 5 pomidorków, takich organicznych. Waga 0,5 kilograma. I moi drodzy, 2 funty. 2 funty trzeba dać. No i oczywiście to, co lubi już bezwzględnie każdy Polak, a ja uwielbiam, no cebula, nie? Cebula, moi drodzy, ekstra duża, brązowa cebula, 1,49 funta. Za 3 takie cebule, natomiast jakaś taka tania cebula, to jest 95 pensów, też za 3 cebule. Natomiast żeby było jeszcze taniej, no to tu jest jakiejś gorszej jakości za 95 pensów kilogram. Co ja wam muszę jeszcze pokazać, to są oczywiście mąka. Tutaj mamy kilogram mąki takiej do pieczenia za 79 pensów. Tutaj mamy czystą mąkę za 79 pensów. I oczywiście muszę wam pokazać cukier, no bo życie sobie trzeba regularnie osładzać, co nie? Cukier krzepi podobno. 1,09 funta za kilogram cukru. No i teraz jajeczka. Tak w ogóle taka ciekawostka, że maksymalnie 3 paczki jajek na osobę są sprzedawane. Takie Golden Yolk, czyli te takie mega żółte żółtka. 6 jajek, 1,99 funta. Takie organiczne jajka, 6 jajek, 2,49 zł. Ale najtańsze jajka to są very large, nie? Niby są wielkie, ale no nie są takie wielkie. 1,99 funta za 6, to są takie najtańsze jajka. No nie, przepraszam, tu są jeszcze tańsze, 1,65 funta, czyli tak, te za 1,65 funta, co wam teraz pokazuję, 6 jajek, one są beznadziejne, wręcz śmierdzą, w ogóle bym nie dawał je nawet, znowu powiem, zwierzętom, ale zwierzęta bardzo cenię. Minimum za 1,99 funta trzeba kupić tamte u góry i one są, no, jakie takie, w miarę fajne, a najlepsze są te mi najbardziej smakują, jolki. Masło, moi drodzy, 1,69 funta za masło, 250 gramów i to jest takie ok masło. Tak mniej więcej kosztuje. Masło to się trzyma na takim, powiedziałbym, dość niskim poziomie cenowym. Tu jakieś soki mamy. Jak będziecie chcieli, to zrobię bardziej szczegółowy film o cenach w Szkocji. Ale dzisiaj tak mniej więcej najważniejsze produkty. Tutaj mleko bez laktozy, 1 litr. 1,19 funta. Duże mleko jest 2,27 litra. Ono kosztuje, moi drodzy, 1,20 funta. Nie, no nie, właśnie nie ma tutaj ceny. Ono będzie ponad 2 funty, ale już wam mówię, 1,45 funta. To duże mleko, a małe mleko 568 ml kosztuje 1,20 funta. Rzucimy oko na takie rzeczy dla dzieciaków. Zobaczcie, tu są takie pieluchy, to są takie lidlowskie, co nie? One kosztują 4,99 zł, jest tam 60 pieluszek, chusteczki nawilżone, 65 pensów,
tych chusteczek, tam jest w środku też 60. Tutaj trochę na chemię rzucimy, mamy jakiś szampon tej firmy, no wiem, że to się cień nie czyta, bo to niemiecka firma, Fund 29. Tu mamy jakiś conditioner, Fund 49. Co wam tu mogę jeszcze pokazać? No to jeśli chodzi o chemię, no to ja generalnie się nie za bardzo nie znam. Antybakteryjny płyn, mydło do rąk, 79 pensów. Pasta do zębów, Sensodyn Whitening, 2,49. Colgate Triple Action, 98 pensów. Colgate Total, Fund 98. Colgate, taka Sensitive, 2,49. Zobaczmy jeszcze może jakiś płyn do garków. Płyn Fairy, jednolitrowy, 2,99. Jeszcze coś, co każdy wstydzi się kupować, a co każdy z nas potrzebuje, czyli papier, tak, toaletowy. 2,39 za 6 rolek. To jest taki najprostszy, no, najgorszej jakości, no bo lepszej jakości jest na przykład ten. Czyli on jest taki grubszy. Tu mamy 24 rolki za 13,99. Dobra, ja kończę ten film na dzisiaj. Nie chcę, żeby on trwał w nieskończoność. Jeżeli podobał wam się film o cenach w Wielkiej Brytanii, to mogę zrobić jeszcze kilka filmów o cenach, powiedzmy, alkoholi, o cenach, nie wiem, odzieży, o cenach, nie wiem, czegoś tam jeszcze. Trzymajcie się, dajcie suba, dajcie lajka, jeśli się wam podobało. Zapraszam na kolejny film.